dzisiejszej ekobudce przyjrzymy się wycince lasów w Beskidach i różnym aspektom tej działalności. Na koniec rzucimy też okiem, co płynie z nurtem rzek po roztopach. Jeszcze tydzień temu tej drogi nie było. Można zobaczyć, w jak ekspresowym tempie niszczy się zbocza górskie, budując kolejny odcinek sieci dróg, które są i tak już nadmiernie rozbudowane. Natomiast tu mamy przykład, jak wycinają drzewo. To jest świeża sprawa z tego tygodnia. Natomiast tu mamy jeszcze ostatni fragment, który pewnie w następnym tygodniu pójdzie pod topór. Tu jest bardzo piękny las, który powinien być chroniony. Zresztą teoretycznie jest chroniony, bo tutaj jest obszar Natura 2000. Między innymi dla takich drzewostanów, bardzo cennych górskich drzewostanów, nie pozwolono na wybudowanie trasy narciarskiej na szyndzielni z odnogą taką w stronę zbocza kołowrotu. Właśnie tu jest to miejsce, w którym nie pozwolono narciarzom na inwestycje, natomiast nic nie przeszkadza lasom państwowym niszczyć bardzo cenny, drogocenny drzewostan. Z coraz większym sprzeciwem spotyka się wycinka lasów prowadzona obecnie przez Lasy Państwowe w okolicach Bielska Białej. Powstała tutaj inicjatywa Las Wokół Miast, która łączy przedstawicieli różnych środowisk, którzy chcą chronić najcenniejsze przyrodnicze obszary leśne. Aby przekonać się, czy jest o co walczyć, udaliśmy się na rodzaj ekologicznej wizji lokalnej na zboczach szyndzielni, wspólnie z Jackiem Zacharą i Adrianem Spółą. Dobry Pan Bóg najpierw stworzył las, a potem stworzył człowieka. I las jest samowystarczalny. On nie potrzebuje człowieka do istnienia. Co więcej, człowiek mu może tylko zaszkodzić. Las zna odpowiedź na każde pytanie. Nigdy nie podjął złej decyzji. Zawsze wie, jak sobie pomóc, jak się odtworzyć. Natomiast my jako ludzie potrzebujemy lasu. Potrzebujemy lasu nie tylko jako surowca, jako opału, ale las jest źródłem naszego dobrostanu. Przebywając w lesie, będąc w nim, nie tylko możemy się od lasu uczyć, właśnie jak radzić sobie z różnymi problemami, ale las ma ogromny, dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, na zachowanie tego zdrowia. Dzisiaj, kiedy jest tyle problemów ze stresem, z różnymi stanami lękowymi, las jest rewelacyjnym lekarstwem, jest darmowym lekarstwem, które mamy pod ręką i Bielsko-Białe jako miasto, które jest otoczone górami, otoczone lasami, ma po prostu darmowego lekarza, z którego może korzystać, ale jeżeli wytniemy ten las, no to niestety pozbawimy się tego ogromnego skarbu, który mamy i który de facto jest naszą własnością i na wyciągnięcie naszej ręki jeszcze. I powinniśmy zrobić wszystko, co tylko możemy, aby te lasy zachować. Znajdujemy się na składzie drewna, które pochodzi ze stoków szyndzielni. Jak widzimy, mamy tutaj dość sporo tego drzewa. To nie jest wszystko, co zostało tu wycięte, bo to drzewo w miarę na bieżąco jest wywożone. Już po tym składzie możemy zobaczyć, jak duża ilość drzewa jest wycinana. Są to często stare buki, około stuletnie, które tworzą bardzo cenny obszar przyrodniczy na stokach szyndzielni. No, kolejne piękne, dorodne drzewo zostało ścięte. Tutaj w tym oddziale mają być prawie wszystkie dorosłe drzewa wycięte. Mają być pozostawione tylko takie małe
kilkuletnie drzewka. Bardzo niedobrze, że wycina się jawory. Jawory tworzą w górach tak zwany zespół jaworzyny górskiej i one rosną w terenach mokrych, źródliskowych najczęściej i stanowią taką podporę, system, który powoduje, że ten obszar jest jeszcze bardziej wodonośny czy wodochronny. Tutaj akurat mamy przykład takiego jawora, który jest poskręcany, ma jakieś takie miejsca, w których za niedługo jakby jeszcze rósł, oczywiście powstałyby dziuple. I takie tego typu drzewa są i tego typu drzewa są bardzo ważne dla bioróżnorodności. Na tego typu drzewa mówi się drzewa biocenotyczne, czyli takie, które mówiąc w skrócie nie nadają się do produkcji, są mało można wykorzystać, mało można zyskać na tym, natomiast ze względów na ochronę przyrody, na bioróżnorodność są niesamowicie ważne, bo w takim drzewie, czy z takiego drzewa może skorzystać bardzo dużo roślin, a szczególnie zwierząt. Lasy Beskidzkie w górnych partiach posiadają bardzo strome stoki. W tych stromych stokach woda żłobi głębokie jary. I tutaj za mną jest taki jar. I widać, że leśnicy zaczynają wycinać drzewa, które powinny być opoką, podporą dla takich jarów, stabilizować brzegi. I nic tak nie zastąpi ochrony przed erozją takiego stromego zbocza niż duże drzewo. Tutaj widać ślady, jak po stromym zboczu ściągano drzewo na dół, niszcząc pień tego drzewa i powodując tutaj niżej początek erozji, bo z czegoś takiego zaczyna się erozja. Będzie jakiś duży opad wody i zrobi się tutaj kolejny sztuczny jar. Inicjatywa Las wokół miast wystąpiła z dwoma apelami, z dwoma moratoriami na wycinkę drzew. Jedno wystosowaliśmy do ministra klimatu i środowiska z nowej ekipy rządzącej, a drugi apel zgłosiliśmy do Nadleśnictwa Bielsko, a w zasadzie dwa apele. W jednym napisaliśmy ogólnie o tym, żeby powstrzymali się od wycinek drzew do czasu określenia nowej polityki leśnej przez państwo, bowiem obecna ekipa rządząca i słusznie zarzuca lasom państwowym, że czynią niewłaściwe rzeczy. I my wystosowaliśmy w drugim apelu taką prośbę o to, żeby w konkretnych miejscach nie wycinać drzew. Nadleśnictwo Bielsko na rok 2024 określiło takich 5 pakietów, w ramach których różne firmy będą dokonywać wycinek drzew. I w ramach każdego pakietu, zgodnie z prawem, zgodnie z zapisem umowy przetargowej, można odstąpić od około 25% wycinek na danym terenie, w danym pakiecie. Określiliśmy takie miejsca, które ze względów na to, że one są najcenniejsze, mają najcenniejszy drzewostan, szczególnie drzewostan bukowy, ten stary, ponad stuletni. Te miejsca konkretnie wskazaliśmy. Wskazaliśmy oddziały i jednym z takich miejsc jest las, w którym jesteśmy, las pod Szyndzielnią. I muszę powiedzieć, że jestem tym zbulwersowany, bo leśnicy cały czas w mediach mówią, że chcą z nami dialogu, rozmowy, gdzieś tam posyłają jakichś posłańców, że tu jeden chce rozmawiać, drugi chce rozmawiać, ale my czekamy na odpowiedź.
na odpowiedź na piśmie, że przestaną ciąć, że się wstrzymają z wycinkami do czasów, gdzie określi się nową politykę leśną. Nic z tych rzeczy nie ma miejsca. Ma miejsce coś innego. Właśnie w tych wskazanych miejscach, tak jak na przykład tutaj pod Szyndzielnią, lasy państwowe wycinają na gwałt drzewa. Zrobili nową drogę, która doprowadza do tej wycinki. I widać, że to jest realna odpowiedź, taka arogancka odpowiedź lasów państwowych na nasz apel. Nie da się tego inaczej określić. Ja jestem tutaj zbulwersowany i kilka osób, które tutaj jest w tym lesie, za nie mówiło, bowiem ten obszar był jednym z takich ciekawszych obszarów przyrodniczych pod Szyndzielnią. No nie bez kozery nie pozwolono tutaj na budowę stoku narciarskiego. Właśnie ze względu na ochronę cennego drzewostanu. I o ile władzom miasta, różnym instytucjom nie udaje się jakby zrobić, żeby było jasne i słusznie, bo ja uważam, że ten las nie powinien być pod żadnym pretekstem zniszczony, to ile tam tym różnym instytucjom się nie udało nic zrobić, bo jest tutaj Natura 2000, czyli obszar chroniony, te lasy państwowe są wyjęte spod prawa, działają jak państwo w państwie. Je nie obowiązują różne przepisy, na przykład dotyczące budowy dróg, dotyczące ochrony przyrody. Robią co chcą, wycinają cenny drzewostan po to, żeby zarobić pieniądze. Musi mieć świadomość, że wiele z tych drzewostanów wjeżdża za granicę, na przykład do Chin. Nadleśnictwo Bielsko mówiło, że oni do Chin nie sprzedają, że tylko polskim firmom. Ale jednocześnie zawarli taką uwagę, że oni nie wiedzą, co się dalej robi z tymi lasami. No ale wiemy, bo to jest kontrolowane, że z Polski wypływają drzewa do Chin, w tym drzewa bukowe. Podczas naszej ekologicznej wizji lokalnej przyglądaliśmy się stanowi cieków wodnych w rejonie wycinki. Mieliśmy w tym tygodniu sygnały o tym, że woda spływająca do potoku Olszówka jest bardzo zabrudzona. Jeden z turystów zawiadomił media, porobił zdjęcia, zrobił film, porozsyłał to. Jesteśmy tutaj w takim miejscu, w którym widać, że drwale czy leśnicy zrobili taką tamę, która ma pewnie oczyszczać wodę. I pewnie to jest jeden z takich elementów, o których mówił przedstawiciel nadleśnictwa, który się wyrażał, że to, że tam zabrudzona woda, to nic, że spoko, nic się takiego nie dzieje. Wystarczy tą wodę sedymentować i filtrować. Więc tu mamy taki jeden z elementów sedymentacyjnych lub filtrujących. Nie wiem, ja się nie znam na tego typu obiektach inżynieryjnych, ale na pewno w zamyśle to ma temu służyć. Leśnicy pewnie mogliby puszczać tą myśl, te swoje know-how w świat, na tym zarabiać, ale jak tutaj możemy zobaczyć, woda, która dopływa do tego systemu sedymentacyjno-filtracyjnego, jest czystsza niż wypływa. Znaleźliśmy nową instalację sedymentacyjno-filtracyjną. Jeśli miałbym coś zasugerować leśnikom, to proponuję zatrudnić bobry, bo zrobią to skuteczniej niż tego typu instalacja. W pewnym momencie zauważyliśmy, że rozmiar zniszczeń w korycie potoku Olszówka jest ogromny, co pozwala przypuszczać, że dewastacja nastąpiła w wyniku zasypania koryta potoku. Tutaj ewidentnie mamy dowód na to, że płynęła lawa błotna, która powstała po erozji stromego stoku. I ewidentnie tutaj te instalacje sedymentacyjno-filtracyjne zrobione ze słomy nie zadziałały. To, co tu widzę, to jest coś strasznego. To przypomina lawę na Islandii. A to jest błoto, które powstało po erozji podczas prac zrywkowych. Możemy zobaczyć, jaka jest skala tych wycinek i co się tutaj dzieje.
Tutaj mamy salamandrę, która brodzi w takim potoku, szuka miejsca jakiegoś dla siebie, żeby mogła przeżyć. Natomiast ja tutaj brodzę, proszę zobaczyć, brodzę w błocie. I dla takich zwierząt, salamander, płazów, tego typu działalność, to jest śmierć, to jest po prostu katastrofa. Tutaj w tym potoku zamrze życie biologiczne. Przedstawiciele inicjatywy Las Wokół Miast podczas monitoringu społecznego lasu odkryli takie oto zniszczenia górnej części potoku Olszówka na północnych zboczach szczytu Szyndzielnia w Beskidzie Śląskim. Jestem wstrząśnięty tym, co tutaj zobaczyłem, bowiem ma tutaj miejsce przestępstwo przyrodnicze. Takich rzeczy się nie robi, nawet podczas prac przygotowujących do wycinki drzew. Wtedy, kiedy leśnicy robią drogi dojazdowe, te ich słynne autostrady, zrzucają materiał, ten, który pochodzi z urobku, z wyrwania zboczu ziemi, kamieni, i wywalają to wprost do potoku, niszcząc całkowicie życie, które w tym potoku kiedyś było. To jest niesamowite, czegoś takiego nie widziałem. To jest tak, jakby tutaj lawa z wulkanu się wylała. I stąd te wszystkie zanieczyszczenia, które mieszkańcy widzą, o których sygnalizują. To nie to, że wycinano drzewo, gdzieś tam ściągano, jak to leśnicy mówią. To po prostu to całe zamulenie, to zanieczyszczenie, ta skala zniszczeń jest ogromna właśnie przez to, że wprost do potoku wywalają urobek z wyrąbanych stoków górskich. To jest wszystko, co widzimy, zbrodnia. Bardzo ogromna ingerencja w środowisko naturalne. Bo przy pracach mających stworzyć kolejną autostradę leśną zniszczono bardzo duży fragment zarówno zbocza, jak i całkowicie ten odcinek potoku. Tu płynie lawa, błota, kamieni. To jest miejsce, tak jakby wulkan wybuchnął i lawa szła, albo lodowiec się topił i cały rumor skarny niósł ze sobą, albo po jakichś ogromnych opadach. To jest niesamowite. Nie widziałem nigdy w życiu takich zniszczeń potoku. Jacek Zachara ze Stowarzyszenia Olszówka w imieniu inicjatywy zgłosił fakt dewastacji potoku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, której ochronie podlegają obszary Natura 2000. Bo właśnie w takim terenie nastąpiła katastrofa ekologiczna. Wystąpił również o wyjaśnienie do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, jednostki, której podlega Nadleśnictwo Bielsko. Nie mogę ukryć emocji, bo to miejsce tydzień temu wyglądało jeszcze inaczej. To było zbocze, tej drogi tutaj nie było. Przez tydzień czasu wyryto tutaj na ogromną skalę zbocze. Zniszczono je i przede wszystkim doprowadzono do tego, że w potoku poniżej płynęła lawa błotna, którą widzieliśmy. I niewątpliwie jest to zniszczenie środowiska na ogromną skalę podczas tego typu prac. Więc widzimy, że to, żeby lasy państwowe mogły czerpać zyski, to skutkiem tego są ogromne zniszczenia w przyrodzie poprzez wycinkę drzew, poprzez niszczenie stoków, przyczynianie się do szybszego spływu wody, do erodowania i do tego, żeby zalać błotem, kamieniami duży fragment potoku. Na koniec rzućmy też okiem na nurty Soły, która toczy swoje wody po lutowych roztopach w Beskidach. Z wodą płyną niestety też śmieci, które tak udekorowały jeden z brzegów. Niech te obrazki będą zachętą do kolejnej akcji czyszczenia rzeki.
I to już wszystko w tym programie. Do zobaczenia.